дал в играче супер помощь, что было добре, потому что сам додал какие-то пункты. Так что клетка была добре, потому что все делало добре. Później poszło, później wszystko nagle nie wiadomo dlaczego trzeba przestało działać. W pierwszym wyścigu miałem bardzo dobry start, ale nie wystarczająco dobry, bo pojawiłem parę błędów w drugim zakręcie i to mi kosztowało kilka pozycji. Niestety takie ściganie się, zrobiłem kilka błędów, skończyłem czwarty, byłem zadowolony ogólnie z czwartego miejsca, bo to nie jest nic złego. W drugim wyścigu odwrócony start nigdy nie jest łatwy, tym bardziej jak się startuje z pierwszego pola, to ma się ostatni wybór, czyli ten start jest beznadziejny, nie da się startować dobrze. Ale udało się przebić do przodu, niestety w basenie spiąłem się z walkerem i tam mój drugi wyścig został w tym basenie. Ale i tak udało się jakieś punkty złapać i w ostatnim wyścigu po przeliczeniu punktów przez team wiedziałem, że są jeszcze możliwości. Przycisnąłem mocno od początku i udało się wygrać. Tempo było ok, ale to nie była taka jazda, jak powinna być. Myślę, że ten długi sezon za mną powoli się pokazuje, powoli wychodzi i że mogę doczekać przerwy świątecznej, żeby troszkę odpocząć. Ok, thank you.